W lasach Nadleśnictwa Trzebież nie ma zakazu wstępu, ale istnieje duże zagrożenie pożarowe. Mamy trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki dochodzi do 9%. Kartka papieru ma około 7% wilgotności, także widzimy, jakie to jest zagrożenie. Wystarczy niedopałek rzucony papierosa i wtedy wszystkie służby stają w gotowości, aby ratować ten las. Bo las płonie szybko, ale rośnie wolno. W tym roku zarejestrowano 18 pożarów. Średnio płonęło około 5 arów. Pożary są dość szybko wykrywane dzięki monitoringowi. Od tego roku w dostrzegalniach już nie pracują ludzie, którzy z wysoka obserwowali las. Teraz znajdują się w nich 4 kamery, które obejmują swym zasięgiem cały powiat policki. W siedzibie Nadleśnictwa wystarczy jeden dyspozytor. To innowacja na skalę krajową. Są to specjalne kamery, które mają za zadanie wykryć szybko pożar, powiadomić służby. Tam w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym jest pracownik, który od rana do wieczora pilnuje, aby nasz las nie spłonął. W lesie ani w odległości 100 metrów od niego nie wolno używać otwartego ognia. Jeśli ktoś nie stosuje się do przepisów przeciwpożarowych, może zapłacić wysoką karę. W ostatnim czasie grupka młodych mężczyzn rozpaliła w środku Puszczy Wkrzańskiej ognisko i zostali ukarani kwotą 500 zł mandatu kredytowanego. Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez turystów jest bezprawny wjazd pojazdem silnikowym do lasu, za co również grozi mandat do 500 zł. Jeśli droga nie ma cech drogi publicznej, lepiej w nią nie wjeżdżać. Po lesie można poruszać się jedynie pieszo i rowerem, w tym także elektrycznym. Nadleśnictwo Trzebież przygotowało niespodziankę dla miłośników mocnych wrażeń. Zapraszamy na bushcraft, na taką strefę zanocuj w lesie, na terenie naszego nadleśnictwa. Jest to na terenie dwóch leśnictw, leśnictwa Tatynia i Tużnica. Można się tam przenocować. W kilka osób można miło spędzić czas, oczywiście zachowując przepisy odnośnie zachowania się w lesie, nieśmiecenia i nierozpalania ognia. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z oferty, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 91 312 69 83.